Tak, wszystko panowie, ale wszystko przy kobietę, żeby nie było, że tylko my jesteśmy ważni, mieszkańcy też są ważni. To nie kończy. No, tak. Proszę pani tutaj zadać, pani chowa, bo to pani tutaj próbowała. Tak, bo to się ukrywa. Ja chcę być inkognito. Tak, już pani będzie, na pewno. Możemy? Tak jest. Dzień dobry, witam państwa z Turku, tutaj przed remizą, przed miejscem, gdzie stoją wozy strażackie OSP Turek. I tak naprawdę w ostatnich dniach mamy do czynienia tutaj z skandaliczną sytuacją, gdyż niezrozumiała sytuacja tak naprawdę dla nikogo, nie tylko dla strażaków, ale także dla mieszkańców Turku. Tutaj w Turku znajduje się też druga komenda nie ochotniczej straży pożarnej, ale państwowej straży pożarnej, która jest właścicielem obecnie podnośnika koszowego, 24-metrowej, tak naprawdę 24-metrowego urządzenia, które służy do tego, żeby jak coś się dzieje złego, podnieść wysoko strażaków czy ludzi, którzy będą ratowali ludzkie życie bądź budynki. I okazuje się, że ten podnośnik koszowy, który był zakupiony przez tak naprawdę mieszkańców Turku w różnej formie, pieniądze były przekazywane przez różne instytucje, ale także i mieszkańcy składali się na ten podnośnik już wiele lat temu. Straż OSP zwróciła się do Państwowej Straży Pożarnej o to. Pierwszy dokument, z tego co pamiętam, już był wystosowany około rok temu, 6 października w poprzednim roku, że jeżeli Państwowa Straż Pożarna będzie przekazywała gdzieś ten podnośnik, by on był przekazany właśnie tutaj w Turku, bo na to wskazuje logika. To tutaj jest serce powiatu, to z tego miejsca jest wszędzie najbliżej. Jednak okazuje się, że decyzja podyktowana jest nie logiką, a polityką i partyjniactwem. Bo podnośnik koszowy ma być przekazany, ale do gminy, która jest bardzo blisko związana z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia mają też obecni posłowie PiS-u, którzy chcą, tu trzeba powiedzieć jasno, okraść to może zbyt duże słowo, ale zabrać ten podnośnik koszowy mieszkańcom Turku i wywieźć daleko. A tutaj jest potrzebny, bo tutaj większość budynków to są budynki wysokie i większość mieszkańców mieszka w wysokich budynkach i na to wskazuje logika. Ja zawsze mówiłem, że sprawy tego okręgu, tych wszystkich miejscowości, które są w 37 okręgu, będą mi bliskie i będę robił wszystko, że jeżeli cokolwiek będzie złego się działo tutaj, to będę interweniował i o tym opowiadał. Dlatego jestem tutaj z burmistrzem Turku, z panem Romualdem Antosikiem, jestem z druhami, ale także, co ciekawe, jest ze mną pani, która jest zaangażowana społecznie w to, co tutaj mieszkańcy Turku są bardzo mocno, czym żyją od kilku tygodni tak naprawdę, i mieszkańcy uruchomili zbiórkę podpisów. Już zebrane ponad 2000, tak? 2000 podpisów pod właśnie petycją, by ten podnośnik został tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej, by tu był przekazany. I wczoraj bardzo niemiłe zajście, kiedy radny Prawa i Sprawiedliwości zaatakował fizycznie kobietę, która zbierała podpisy i nie chciała być przez niego nagrywana. To jest sytuacja skandaliczna, o której też powie za chwilę sama poszkodowana. Sprawa jest zgłoszona na policję, ale chciałbym też, żeby burmistrz Turku odniósł się do całej tej sytuacji i strażacy, a ja jestem po to, żeby pomóc jak najlepiej tą sprawę załatwić. Panie burmistrzu. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że pan poseł tutaj zainterweniował, ponieważ wystosowałem pisma, począwszy od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, poprzez komendanta wojewódzkiego i do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ nie zgadzam się z taką decyzją, żeby rzeczywiście mieszkańcy Turku byli pozbawieni tak ważnego urządzenia strażackiego, które może służyć
ratowaniu życia. Wiemy doskonale, proszę Państwa, że Straż Pożarna tak naprawdę może się wydawać, że gdzieś na pewnym momencie ma spokój, ale jak jest interwencja potrzebna, to bez takiego podnośnika, gdzie mamy budynki od 22 metrów wysokości, to jest budynek tak na marginesie policji, poprzez kilkunastometrowe blokowiska, 85% mieszkańców Turku mieszka w blokach. To podkreślam, że 85% populacji miasta Turku to mieszkańcy blokowisk. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście sklepy wielkopowierzchniowe, zakłady pracy, dochodzą do tego oczywiście szkoły, przedszkola, żłobki. I pozbawianie miasta Turku takiego urządzenia moim zdaniem może zaskutkować, nie daj Boże, żeby tak się zdarzyło kiedykolwiek. Przestrzegam przed tym, bo jako osoba odpowiedzialna również za bezpieczeństwo w naszym mieście, przestrzegam przed tym, że wtedy możemy dopiero mieć potężny problem. Dlatego też zwróciłem się z tym pismem. Miałem nadzieję, że to zostanie załatwione w sposób normalny. Tak jak to powinno wyglądać po prostu, że w tym momencie kontaktują się dwie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, że to zostanie w taki sposób załatwione. Niestety okazuje się, że bez pomocy ewentualnie osób zewnętrznych, właśnie w tym momencie między innymi posłów, po prostu albo to się uda zorganizować dla mieszkańców, nie dla mnie. Ja mam nadzieję, że nigdy to nie będzie musiało być wykorzystane w naszym mieście, ale mam takie obawy od kilkunastu lat. Po prostu pełnię funkcje publiczne i wiem, że po prostu zawsze te nieprzewidziane zdarzenia zdarzają się wtedy, kiedy tego nie oczekujemy, bo zawsze tak jest zresztą za każdym razem. Natomiast też uważam, że to w mieście Turku jest około 26 tysięcy mieszkańców. Drugie tyle w ciągu dnia zawsze się przewija, czy pojeżdżając do pracy, czy przyjeżdżając do szkół, przyjeżdżając do przedszkoli, czy ewentualnie robiąc zakupy. Dlatego też to jest niezbędne dla nas i mam nadzieję, i apeluję tutaj oczywiście do osób decyzyjnych w tym momencie, żeby po prostu w tym momencie zostawili ten podnośnik, miasto Turek sobie poradzi z utrzymaniem tego podnośnika, bo to też wchodziły takie argumenty w grę, natomiast uważam, że miasto Turek, które jest w centralnym części powiatu tureckiego, poradzi sobie z tym wszystkim i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się angażują w to. Przede wszystkim dziękuję tutaj pani, która sama wyszła z inicjatywą zbierania tych podpisów. Dziękuję oczywiście strażakom, bo powiem szczerze, bez nich tego wszystkiego by tutaj w Turku nie było, bo naprawdę oni są jednostką, która zasługuje na duży szacunek i uznanie, każdy bez wyjątku, natomiast myślę, że to oni powinni tu powiedzieć, bo oni są specjalistami. I ja tylko chcę po prostu, żeby rzeczywiście mogli wykonywać jak najlepiej swoje obowiązki. Żeby to wykonywać, muszą mieć odpowiedni sprzęt. Proszę tylko dookreślić, w jaki sposób miasto też partycypowało w kosztach zakupu tego podnośnika. Tak, miasto partycypowało w 2005 roku, dołożyło się do tego podnośnika 40 tysięcy złotych, jak również spółka miejska dołożyła około 15 tysięcy złotych w postaci sprzętu. I to był jedyny samorząd, z tego co wiem, bo to jeszcze było zanim zostałem burmistrzem, gdzie zostało to dofinansowane właśnie w tym momencie z budżetu miasta i uważam to za słuszność, że rzeczywiście to zostało zrobione, ponieważ tak jak tutaj wcześniej już wielokrotnie padały słowa, mamy tak zwartą zabudowę, mamy 85% blokowisk, żeby rzeczywiście ten sprzęt służył, a daj Boże, żeby jak najrzadziej służył oczywiście, ale mieszkańcom Turku, żebyśmy byli zabezpieczeni. Panie burmistrzu, niedawno nam było poznać argumentów komendanta PSP do tej pory, ale pan się z nim spotkał ostatnio. Proszę powiedzieć, jakie tam na tym spotkaniu argumenty padały? To znaczy rozmawialiśmy telefonicznie, ponieważ była rozmowa telefoniczna, nie dane nam się było spotkać w tym momencie, że tak powiem, twarzą w twarz. I co pan komendant? Pan komendant uznał po prostu, no, używając swoich argumentów, że rzeczywiście to spokojnie z Władysławowa dojedzie ten podnośnik, jak będzie potrzeba do Turku. Z czym trudno mi się zgodzić, ja nie jestem strażakiem, ale na logikę patrząc na to, jeżeli jest 10 km oddalone od miasta gmina, no to w tym momencie, żeby tutaj dojechać, to rzeczywiście może mieć rzeczywiście strata czasu, to jest pierwsza rzecz, a wiecie Państwo, że przy ratowaniu ludzkiego życia czas jest najważniejszy. Do tego wszystkiego weźmy pod uwagę, zresztą to napisałem w piśmie zarówno do komendanta powiatowego, jak i wojewódzkiego, że jest taka sytuacja, że w 2022 roku były zdarzenia, to zresztą o strażaków to słyszałem, kiedy czekaliśmy, właściwie to strażacy czekali na podnośnik właśnie Koszowy, około 4 czy 5 godzin przy wichurach, bo ten podnośnik Koszowy, który był na terenie miasta Turku, wyjechał do akcji, a był potrzebny drugi podnośnik w tym momencie na terenie miasta Turku i kilka godzin strażacy czekali, zresztą to oni mogą sami opowiedzieć, jak to wyglądało, dlatego też uważam, że tutaj nie ma żadnego logicznego innego wytłumaczenia. Ten podnośnik powinien zostać tam, gdzie jest największe skupisko ludności, gdzie są budynki wysokie. Ale to jest sytuacja absurdalna, tylko dodam jeszcze, jest mapa zrobiona. Burmistrz dzisiaj w rozmowie ze mną też zauważył i przekazał mi ciekawą informację, że powiat Turek ma kształt bardzo podobny do Polski, czyli jest taki dość foremny.
i Turek jest w samym środku. I tutaj mamy mapę, kamerę sobie zbliżą. W Turku jest wszędzie blisko w powiecie. Z Władysławowa nie jest. Sami strażacy podkreślają, że dojazd wcale nie jest prosty, bo właśnie kiedy są wichury, takie zdarzenia, a droga jest przez las. Więc że gdyby dojechał taki podnośnik, no to trzeba też chwilę poczekać, ale myślę, że sami zainteresowani też najbardziej, czyli strażacy. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Zwykli mieszkańcy nie odróżniają tak naprawdę, czy to jest ochotnicza straż pożarna, czy to jest państwowa straż pożarna, oczekują pomocy. A tutaj idzie bardzo duże rozgraniczenie na to, tutaj państwowa, tu ochotnicza, one powinny jednak współdziałać w takim miejscu. Panowie strażacy. Do mikrofonu proszę, dobrze? Do uzupełnienia to ja powiem tak. Zbigniew Rogodziński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku. Pierwsze pismo, które było skierowane na ręce pana komendanta, było 6 października 2022 roku z informacją taką, że jesteśmy zainteresowani pozyskaniem podnośnika jako zasoby nasze OSP Turek. Bo wiedzieliśmy, że ten podnosik, który jest w PSP, on już ma czas okres już użytkowania, bo wiadomo, w Państwowej Straży Pożarnej jest krótszy okres użytkowania i to później przekazywane jest na Ochotniczej Straży Pożarnej. I zgłosiliśmy takie zainteresowanie. Od tamtej pory praktycznie pan komendant nam w grudniu odpisał, bo później pan burmistrz też napisał pismo, że popiera na nasze dążenie. Dostaliśmy odpowiedź, że na obecną chwilę nie ma takiej jeszcze możliwości, może to nie będzie, to może pójdzie w zasoby gdzieś Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa albo gdzieś do tego, że na razie OSP, żeby przekazać, o tym mowy nie było. Następne, od tego czasu kilkakrotnie rozmawiałem z panem komendantem i też go tutaj zapewniałem, że mamy trzech strażaków przeszkolonych, deklaruję, że minimum 2 osoby przeszkolimy z własnego budżetu i żeby no była obsługa, bo wiadomo, że to jest sprzęt specjalistyczny, to potrzeba jest zapoznania, znalezienia, no znaczy umiejętności do obsługi tego sprzętu. Ostatnie podejście pana komendanta zrobiłem 13 listopada tego roku, tydzień temu, o godzinie 9:28. Po prostu zostałem, no taki można powiedzieć niegrzeczny sposób, wyproszony, gdzie są gabinetu. No i wtedy przyszłem, poinformowałem pana komendanta prędzej, że ja już tutaj, moje opinie już tutaj się już kończą na tym, że tutaj, no jeżeli ja to przekażę strażakom, no to na pewno z tego będzie jakaś wrzawa, no na pewno się do tego. Pan komendant powiedział, róbcie co chcecie, możecie sobie się do tego. No i w tym momencie naczelnik OSP wystosował wizę do pana komendanta. Może tu. Panie Drogodziński, naczelnik OSP Pożarnej w Turku, wystosowałem tydzień temu list otwarty do pana komendanta, przedstawiając sytuację od czasu, kiedy przejął stanowisko kierowania komendą w Turku, że po prostu był dalekim człowiekiem dla nas, który na nasze zaproszenia, na walne zebrania, na Dzień Strażaka po prostu nie przebywał. Wysyłał osobę w zastępstwie, która go reprezentowała. Zawsze nam przekazywano, że podnośnik jeszcze nie jest do przekazania, czy tam jeżeli były jakieś inne pytania, że przekażę tam komendantowi i tam nigdy, można powiedzieć, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. I w liście otwartym po prostu odniosłem się do przekazania tego podnośnika do gminy Władysławów, bo nieoficjalnie pozyskałem informację od tej osoby, że taki podnośnik ma tam trafić i no, list otwarty jest po prostu, można... A dlaczego według was Władysław to nie jest dobry pomysł? Ale przede wszystkim jeszcze dodatkowo pytanie, jeśli pozwoli. Skąd wiecie, że to jest na pewno Władysław? Ja może uzupełnię. Czy była jakaś informacja oficjalna? Powiem tak. Tutaj przydać. Ja uzupełnię tę informację, może nie dopowiedziałem. Ten dzień, co poniedziałek, akurat dostałem wyproszony z gabinetu, bo nie dostałem odpowiedzi, a my chcieliśmy już mieć wiedzę, czy ten podnosik idzie do Władysława, czy gdzie. Na drugi dzień, bo była 13 uroczystość w Komendzie Wojewódzkiej, pan komendant wojewódzki był zajęty,
zadzwoniłem sobie 14 listopada i rozmawiałem z panem komendantem i złożyłem tę skargę telefoniczną na poczynania pana komendanta, że mnie dostałem jako wyproszony z pomieszczenia. I zadałem pytanie, czy pan komendant wie o tym podnośniku, że jest tego. On mówi tak, od jakiegoś już długiego czasu tam już ma taką wiedzę, że pan komendant wnioskował, komendant powiatowy wnioskował do komendanta wojewódzkiego, o, że ten podnosik zostanie przekazany do Władysława. I to powiedział wojewódzki? Tak, komendant wojewódzki. Dlaczego nie do Władysława? No, już wszyscy powiedzieli, dlaczego nie. No, mieszkamy w takim miejscu, gdzie większość mieszkańców mieszka w zabudowie wysokiej, mamy szpital, mamy budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, wszystko no, jest kilkupoziomowe, no, bezpieczeństwo jest najważniejsze, a nie zgody publiczne. Ale bezpieczeństwo w tamtym miejscu też jest ważne. Bezpieczeństwo w tamtym miejscu, tak, orientowałem się na gminie Władysławów, są maksymalnie 3-poziomowe budynki, czyli no to nie będzie jakaś duża, znacząca wysokość, że taki podnośnik jest w ogóle niepotrzebny. Do takich budynków 3-poziomowych można się dostać poprzez drabinę DW-10, która znajduje się na każdym takim pojeździe pożarniczym, można ewakuować osobę, trzeba po prostu jeszcze znać te techniki wszystkie. Raczej jest wszystko, no jest daleko po prostu, Turek jest miastem, który ma dużo przedsiębiorców, które są duże firmy, na części, z drugiej strony powiatu, od strony Władysławowa jest też dużo firm, więc oddanie pojazdu typu podnośnik na gminę, gdzie nie ma w ogóle żadnego przemysłu, jakiś mały, to jest tam głośniej. Pani się społecznie nagrywa. Tak, dowiedziałam się o takiej sytuacji, że tutaj ochotnicy podnośnik ma nie trafić do naszych grupów ochotników, więc stwierdziłam, że pierwsze nogi taką pójdą do pana burmistrza. Czy potrzebuje jakąkolwiek zgodę na poprowadzenie jakiejś listy, petycji i zbiór podpisów mieszkańców, co mieszkańcy też nie sądzą. Jak są, czy podpiszą mi się pod petycją odnośnie tutaj wsparcia dla naszych druków, ponieważ to oni wyjeżdżają na akcje, narażają własne życie, zdrowie dla nas mieszkańców. Więc my mieszkańcy dajmy coś dla nich, niech zobaczą, że oni są dla nas ważni. Więc taka inicjatywa powstała. Chciałam podziękować wszystkim mieszkańcom, bo zaangażowanie jest bardzo wielkie. Odzew jest bardzo mocny wśród mieszkańców. Na tą chwilę mamy zebranych ponad 2000 podpisów w ciągu 4 dni. Podziękowania też dla druhów strażaków, którzy też pomagają tu przy zbieraniu podpisów. Podziękowania dla mieszkańców wszystkich, którzy do mnie też telefonowali, czy potrzebujemy pomocy, tak? Zaangażowali się tutaj radni do zbierania podpisów, radni miejscy. No, ja jestem szczęśliwa, że jest odzew i będę szczęśliwa, jak ten podnośnik tutaj trafi do naszych druhów OSP. Czy pan poseł wspomniał o jakiejś niebezpiecznej sytuacji? Tak, miało miejsce wczoraj taka niesmaczna, niesympatyczna sytuacja podczas zbierania podpisów. Pan, który zajmuje stanowisko w mieście jako radny, zaczął nagrywać i mieszkańcy zwrócili się do mnie, że oczywiście będą podpisywać, tylko nie chcą być nagrywani, bo no po prostu nie chcą być nagrywani. Podeszłam do pana, zasłoniłam mu telefon, poprosiłam, żeby nie nagrywał, ponieważ my jesteśmy osobami prywatnymi, niepublicznymi i nie życzymy sobie nagrań. To nie poskutkowało, zasłoniłam mu drugi raz telefon, po czym on złapał mnie za rękę, szarpnął i popnął. Uderzyłam się, skończyło się jak się skończyło, skończyło się na policji, skończyło się w szpitalu. Kto to był? Kto to był? Radny miejski, nie wiem czy mogę używać nazwiska. No to jest osoba publiczna. Radny miejski Dariusz Jasak. Także no tutaj dla mnie mieszkańcy, widząc całą sytuację, jaka ma miejsce, no po prostu byli zszokowani, zbulwersowani, wyzywali go, że podnosi rękę na kobietę, tak?
Dla mnie, dlatego ja powiedziałam, że nie, absolutnie facet nie ma prawa podnieść ręki na kobietę, a tym bardziej człowiek na stanowisku powinien dawać przykład wszystkim i wspierać nas jako mieszkańców, tym bardziej, że jest mieszkańcem Turku. No i wicedyrektorem szkoły. Wicedyrektorem szkoły, tak. Wicedyrektorem szkoły, zgadza się. To się zgadza. Także dziękuję. To pokazuje, że ta sprawa budzi emocje. I gdyby była rozwiązana szybciej, nie byłoby takich problemów, które według mnie mogą jeszcze narastać do problemów większych. Ja tylko dodam tak pół żartem, pół serio, chociaż to sprawa, gdzie nie chce się żartować. Za dobre wyniki w wyborach Prawo i Sprawiedliwość obiecywało wozy strażackie. Bardzo możliwe, co już nie jest żartem, że było obiecane mieszkańcom gminy Władysławów, że jeżeli będą dobre wyniki, to ten podnośnik koszowy tam trafi. Ja naprawdę spodziewam się wszystkiego, każdego argumentu z drugiej strony. I też jeszcze dodam, że jutro mamy posiedzenie Sejmu. Ja tutaj też dziękując wszystkim za zaangażowanie, no bo to jest niesamowite. Kiedy ludzie tutaj z terenu się angażują, ja wystąpię do wszystkich posłów z naszego okręgu 37 o podpisanie dokumentu z prośbą o to, żeby ten wóz strażacki, ten wóz z koszem, ale strażacki, no bo to dla strażaków, więc i strażacki, został tutaj. Więc ja poproszę tą petycję też i zwrócę się do wszystkich posłów 37 okręgu wyborczego z takim podkreśleniem, to jest też wasze miasto. To jest też miasto z waszego okręgu, nieważne, czy jesteście z Gniezna, czy z innego miejsca. Panie pośle, do posła Bartosika również? Do wszystkich. Do senatora Galemby też? Do wszystkich. Do posłów, do senatorów też, no bo mamy nie jednego, tak? O wsparcie tego działania, bo na to wskazuje logika. To jest bardzo dobre pytanie i strażacy wytłumaczyli to idealnie, tak? Myślę, że mamy wszystko, jeśli mamy coś do dodania. Co dalej? No to z pana strony petycja, tak, przekazana posłom. Panie burmistrzu, a pan co jeszcze? Czeka pan na odpowiedź, tak? Po pierwsze, czekam na odpowiedź i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba i wola jakiegoś dalszego działania z mojej strony, to jestem nawet gotów jechać do Warszawy do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Mogę dostarczyć nie tylko petycje, podpisy, ale wykaz wszystkich budynków, które rzeczywiście, jeżeli ktoś jest strażakiem zawodowym, to powinien wiedzieć 10 razy lepiej ode mnie, jak nie 100. Jaka to jest potrzeba po prostu takiego kosza, żeby rzeczywiście móc ratować ludzkie życie. Panie burmistrzu, czy pan również podtrzymuje tę opinię wygłoszoną przez pana posła, że to była decyzja polityczna? Znaczy powiem tak, ja tutaj się borykam niejednokrotnie z różnego rodzaju właśnie takimi różnymi dziwnymi decyzjami, które rzeczywiście zawsze gdzieś tam okrajają troszeczkę miasto Turek, zawsze gdzieś tam troszeczkę jestem na uboczu i tak próbuję sobie to tłumaczyć, że widocznie inni są po prostu może bardziej większej potrzeby niż miasto, no ale w tym przypadku akurat nie mogę tego stolerować. Jak jestem w stanie stolerować różnego rodzaju przyznawanie i podziału środków finansowych, jakie tutaj gdzieś są potrzebowane, to akurat przy bezpieczeństwie mieszkańców będę zawsze się kierował przede wszystkim ich bezpieczeństwem, a nie jakimiś tam wymysłami, że powinien dostać a to gmina X czy gmina Y. Uważam, że to miasto, jakby było drugie miasto o podobnym potencjale, dajmy na to mieszkaniowym, to być może bym tego tematu w ogóle nie podnosił. Natomiast ponieważ jest to jedyne miasto w powiecie tureckim, chciałem zauważyć, że jest to 13 miasto pod względem wielkości, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie i pod względem wielkości drugie w Wielkopolsce Wschodniej. Byłem w subregionie konińskim. Więc uważam, że akurat ten samochód strażakom i Turkowi się należał, cytując klasykę. A jeszcze do pana mamy takie pytanie, że wczoraj chyba rozmawialiśmy przez telefon, czy przed wczoraj, prawda? Proszę powiedzieć, jeżeli te wszystkie starania i ta wasza petycja nic nie dadzą, to? Dalsze działania nasze będą takie, że będziemy dalej zbierać podpisy. No i też będziemy chcieli jechać najwyżej, gdzie się da, czyli do Warszawy. A jak przyjadą, jednak będą chcieli tam inwestować? No my niestety, ale zablokujemy jako mieszkańcy wyjazd tego Podlasia. I wszystko na ten temat. Dziękuję. Ja jeszcze do uzupełnienia te petycje, które były zbierane jak w piątek.
piątek dostałem 200 sztuk, tak? Piątek poszło 400. O, przepraszam, tak, poszło około 500, przepraszam. Poszło, zrobiłem skan, wysłałem to już do wiadomości, do te pismo petycji, wysłałem do komendanta wojewódzkiego skan i do komendanta powiatowego, żeby już komendanci wiedzieli, że taka część petycji jest już jest robiona i tego. Dzisiaj no czekam na tutaj właśnie od pani Gosi na resztę i też będzie zeskanowane i będzie wysłane do pana komendanta wojewódzkiego i do pana komendanta powiatowego. I mam tutaj jeszcze też prośbę do pana burmistrza, najpierw żebyśmy się umówili z komendantem wojewódzkim, byśmy może osobiście zawieźli te petycje i te wszystkie nasze tego. Też mamy poparcie, też wysłałem poparcie 32 zakładów pracy, które też nam się tutaj podpisały po tą petycją, że są za tym, żeby to pozostało tego. Wiem, że jeszcze jest ileś tych petycji, ale jeszcze do mnie nie od zakładów pracy. Jest kilka jeszcze tych petycji, ale no, które do mnie nie dotarły, ale no to razem to będziemy chcieli uczynić i nawet to oficjalnie przekazać. Znaczy ja jeszcze może odpowiem jedną rzecz, bo padło pytanie w tym momencie, czy to jest decyzja polityczna, czy nie. Tak naprawdę okaże się, czy to jest decyzja polityczna, czy merytoryczna, kiedy ten podnośnik zostanie w Turku, albo też nie. Także to jest chwila prawdy dla każdego, począwszy od komendantów, skończywszy właśnie na mieszkańcach Turku, żeby przekonali się, co jest tak naprawdę ważne. A jeszcze jedno pytanie a propos pana komendanta. Od kiedy on jest komendantem PSP tutaj na tym terenie? Mniej więcej. Bo pan mówi, że się relacje popsuły tak bardzo z wami. Tak mniej więcej. To za chwilę panowie sprawdzą. Okay. Prawdopodobnie 2007 rok. Nie. 17, przepraszam. 17. Zobaczcie, 17. Ja teraz jeszcze przeżywając to wszystko, co dzieje się i tutaj razem z wami z regionu, jestem teraz, jutro będziemy mieć drugie obrady Sejmu. Będziemy kłócić się tak naprawdę o obsadzenie różnych komisji. O Trybunał Konstytucyjny, KRS już za nami. A to są sprawy, o których, którymi żyją Polacy tutaj lokalnie. I są bardzo ważne dla nas tutaj, w tym miejscu. Ja chcę zwrócić na to uwagę, żeby wiedzieć, żeby każdy wiedział, czym żyją zwykli mieszkańcy, którzy na co dzień myślą właśnie o bezpieczeństwie, o logice, o dostępie do tego, co jest na co dzień potrzebne. Bo jutro będzie drugi dzień z tego, co już słyszymy, no, burzliwych obrad. Dziękujemy.